na Kowno i na Zaolzie. 38 rok. Przypomnijmy, Anschluss Austrii. Równolegle Beck postanawia wypróbować instrumentarium polskiej polityki, rozwiązać nierozwiązywalny problem polsko-litewski. Nierozwiązywalny, bo przypomnę Państwu, po aneksji, inkorporacji dokładnej, właściwie zgodnie z wolą mieszkańców tzw. Litwy Środkowej, wejście w posiadaniu Wilna, Polska znalazła się nie ze swojej winy, z woli partnera, z woli Litwinów, w stanie faktycznej wojny z Litwą. Żadnych połączeń pocztowych, żadnych połączeń komunikacyjnych. To był stan nienormalny, upośledzający zarówno mieszkających dość licznych na Litwie Polaków, jak i Litwinów mieszkających w Polsce. Stan nienormalny z punktu widzenia stosunków międzynarodowych. Stan wreszcie nienormalny i szkodliwy dla obu państw, ale przede wszystkim dla Litwy. Rok 38 to okres zwiększających się zagrożeń i nacisków. I to zarówno niemieckiego, jak i sowieckiego. W obu wypadkach Litwini mieli się prawo tych nacisków obawiać. Dlatego też w kierunku państwa litewskiego zaczyna pomału narastać pogląd, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której się znormalizuje stosunki z Polską, bo kto wie, czy Polska nie będzie partnerem Litwy politycznym. Natomiast trzeba to zrobić tak, aby nie utracić twarz. I tą okazję daje tragiczne, czy banalne wydarzenie, w takiej strzelaninie granicznej, które się zdarzały podczas przeprowadzenia agenta przez granicę, Litwini zastrzelili sierżanta polskiego Stanisława Serafina. To wykorzystała strona polska. Przypomnę, oczy Europy były skierowane wtedy na Wiedeń. Odbywał się Anschluss. Najpierw odbył się z narastającym crescendo cykl wystąpień, manifestacji politycznych, których ukoronowaniem było przeprowadzenie wielkiego marszu przez Warszawę pod hasłem wodzu do marszałka Śmigłego Rydza, prowadź na Kowno, i pod hasłami na Kowno, tą manifestację prowadziłoby Zjednoczenia Narodowego. Ograniczona mobilizacja jednostek wojskowych, innymi słowy de facto zagrożenie Litwie. Ba więcej, polscy politycy przedstawili Litwie ultimatum. Ultimatum, które było przezabawne. Jeżeli można byłoby je odczytać literalnie, to groziło w istocie rzeczy wojnie Litwą. Ale w zamian za co? Polska była skłonna nie podjąć tej wojny. Nie o zdobycze terytorialne chodziło, proszę Państwa, nic innego. O normalizację stosunków politycznych. Poseł Polski w Tallinie, Wacław Przesmycki, przekazał ultimatum posłowi litewskiemu Broniusowi Dalidze. Jedynym załatwieniem odpowiadającym powadze sytuacji jest natychmiastowe nawiązanie stosunków dyplomatycznych. I to bez warunków wstępnych. Termin 48 godzin. To bardzo śmieszne, wojskowa groźba, która służy umocnieniu pokoju. Bardzo rzadko w polityce zdarzają się takie historie, tu się zdarzyła. Litwini z ulgą przyjęli to ultimatum, bo mogli rozwiązać nierozwiązywalny problem. I od tego momentu zostają nawiązane normalne stosunki polsko-litewskie. 38 rok jest bogaty, aż za bogaty w wydarzenia. Dochodzi do postawienia żądań niemieckich wobec Czechosłowacji. Skończyło się to wszystko smutno, a nawet haniebnie konferencją monachijską. Na konferencji Czechów potraktowano przedmiotowo, wzywając ich przedstawicieli i nakazując wykonanie postanowienia. Postanowienia były proste. Czechy oddają pograniczne sporne rejony Niemcom. Skąd się wzięła ta polityka, którą potem określono specjalnym mianem polityki appeasementu, skąd się to w ogóle wzięło? A to się wzięło, proszę Państwa, stąd, że Wielka Brytania i Francja nie były gotowe do wojny, rozumiały to. Rozumiały, że konfrontacja zbrojna z Niemcami w 1938 roku nie ma żadnej szansy. Dlatego za wszelką cenę ten moment trzeba odwlec. Czechosłowacja została poświęcona, bo proszę Państwa, oddanie Sudetów to oddanie potężnych, nadgranicznych umocnień, bez których obrona kraju byłaby niemożliwa. I tutaj także odzywa się polska polityka w tle. W momencie, kiedy w Monachium już wszystko ustalono, Polska wystąpiła z ultimatywnym żądaniem do Pragi oddania zrabowanego w roku 20 Śląska Cieszyńskiego. Poseł Polski w Pradze, Kazimierz Pape, wręczył ministrowi spraw zagranicznych Czechosłowacji, Kamilowi Krofcie, ultimatum żądające przekazania Polsce spornych terenów. Rząd polski oczekuje odpowiedzi niedwuznacznej, przyjmującej lub odrzucającej żądanie sformułowane w przedłożonej nocie do południa 1 października 1938 roku. W przypadku odrzucenia lub braku odpowiedzi, rząd polski czyni jedynie rząd czechosłowacki odpowiedzialnym za dalszy ciąg zdarzeń.
Śląsk, powiedzmy sobie to szczerze, należał się Polsce. To była znowu ziemia z większością zdecydowaną polską, zagarnięta zbrojnie, w sposób zresztą wyjątkowo podły przez Czechów w roku 1920. Z rozkazu marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego do żołnierzy idących na Śląsk Zaolziański. Za chwilę przekroczycie Olzę, skazaną w ciągu długich lat na upokarzającą służbę rzeki oznaczającej granicę, nieistniejącą w sercach tych, co jej brzegi zamieszkują, ani w sercach całego narodu. W 1938 roku Beck, polityka polska, powtórzyła dokładnie to, co Czesi wykonali w roku 20. Kiedy Polska znajdowała się o krok od zagłady, Czesi wbili nam nóż w plecy, rozpoczynając nawet działania zbrojne. Polacy tego nie zrobili w 1938 roku, nie zaatakowali Czechosłowacji. Zażądali oddania tego, co się Polsce należało słusznie. Inna sprawa, że moment mógł być oceniany niefortunnie. Inna sprawa, że pojawiły się spekulacje o porozumieniu polsko-niemieckim, ale tego porozumienia nie było. Stosunki polsko-sowieckie. Można zaryzykować twierdzenie i warto o tym pamiętać, że gdyby w 1939 roku doszło do wojny polsko-sowieckiej, Polska miała wszelkie szanse, żeby tę wojnę wygrać przynajmniej defensywnie, to znaczy odeprzeć wszelkie uderzenia sowieckie. Ale mimo wszystko Związek Sowiecki stanowił złowrogą siłę, bo liczyła się nie tylko jakość dowódców, ale masa żołnierska, masa czołgów, masa samolotów. A tą Stalin mógł dysponować niemal bez granic. Liczyła się ponadto jeszcze jedna rzecz. Związek Sowiecki był niezaangażowany w grę, która toczyła się w Europie. Świadomie został przez mocarstwa zachodnie z niej nawet wypchnięty. Stalin w związku z tym miał swobodę działania. Mógł pozostawać z boku, mógł przyłączyć się do którejś ze stron. Co leżało przede wszystkim w jego interesie? W interesie Związku Sowieckiego leżało najszybsze doprowadzenie do wojny europejskiej. Stalin obawiał się bowiem, niesłusznie zresztą, że mocarstwa zachodnie szykują interwencję przeciwko Związkowi Sowieckiemu. To była taka stała obsesja Stalina. Co prawda, w tym okresie Związek Sowiecki znajdował się w dość trudnej sytuacji. Był bowiem, jeśli uznać zagrożenie europejskie za realne, a subiektywnie było ono realne, był obiektywnie zagrożony na drugiej granicy, na Dalekim Wschodzie. Tam ekspansja japońska doprowadziła w 1938-1939 roku dwukrotnie do wybuchu ograniczonych bitew nadgranicznych, krwawych jednak, które w każdej chwili mogły przerodzić się w regularną wojnę. Sowieci po Rosji carskiej odziedziczyli kompleks japoński, bali się Japonii. A tym bardziej bali się sytuacji, w której ruszą Niemcy, ruszy Polska i Japonia równocześnie na Związek Sowiecki. Stalin za wszelką cenę chciał tego uniknąć. Co mu mogło dać gwarancję bezpieczeństwa na jakiś czas w Europie? Nie żaden sojusz. Broń Boże, wojna europejska, zaangażowanie potencjałów europejskich, starcie ich z sobą i w dalszej konsekwencji co? Wyczerpanie obu stron konfliktu, dające czas na odbudowę i rozbudowę potęgi militarnej Związkowi Sowieckiemu i wystąpieniu przez niego jako arbiter w ostatniej fazie konfliktu. Arbiter, który będzie w stanie rozbić jedno względnie drugie, a może nawet oba ugrupowania i zaprowadzić Pax Sowietica w części lub w całej Europie. Od czasów Władimira Lenina do Michaiła Gorbaczowa nadrzędnym celem polityki sowieckiej była ekspansja komunizmu na całą Europę i cały świat. Ekspansja różnymi metodami pokojowymi i zbrojnymi. Metody były do dyskusji i metody były zmienne. Cel był jeden. I Stalin był temu celowi wierny. Był jednak politykiem realistycznym i uważał, że należy stworzyć najpierw koniunkturę, która umożliwi realizację takiego scenariusza. Dlatego sytuacja, w której wybuchnie wojna w Europie, powodowała, że miał, jak to się mówi, kłopot z głowy. I w świetle dalszych wydarzeń, o których za chwilę, trzeba uznać, że jeżeli będziemy uważali kogoś za podżegacza wojennego, który doprowadził do wybuchu II wojny światowej, to na pierwszym miejscu trzeba wymienić Józefa Stalina, na drugim Neville'a Chamberlaina, a z listy tej praktycznie wyłączyć Adolfa Hitlera. Mówiliśmy już o tym i powtórzę też czas. Hitler nie chciał wojny w 1939 roku. Poniekąd został w tą wojnę wepchnięty i zmuszony do niej. Niemcy nie były w pełni gotowe do wojny w 1939 roku. I Hitler chciał jeszcze poczekać. Wydarzenia potoczyły się inaczej. Przede wszystkim ze sprawą Stalina. Kiedy doszło do układu brytyjsko-polsko-francuskiego, zapobiegliwi Brytyjczycy postanowili wciągnąć do niego również Związek Sowiecki.
Do Moskwy pojechały misje wojskowe brytyjska i francuska, które usłyszały od Stalina z zadziwiającą szczerością bardzo jasną propozycję. Przekładając ją na język konkretów, wyglądała tak. Jeżeli mocarstwa zachodnie wyrażą zgodę, aby armia sowiecka na wypadek zagrożenia pokoju miała możliwość wejścia na terytoria Rumunii, to znaczy do Mołdawii i Bukowiny, oraz Polski, na tak zwane ziemie wschodnie, ziemie zaburzańskie, w okolice Wilna i Lwowa, to Związek Sowiecki zawrze układ z Zachodem. Jeżeli nie, to w ogóle nie ma o czym mówić. Nasi zachodni sojusznicy zachowali się tutaj może jedyny raz w historii XX wieku, w każdym razie w latach 30. wykluczy się II wojny światowej, fair wobec polskiego alianta. Zapytali Warszawę. Odpowiedź Beka była kategorycznie nie. Trudno się dziwić. Oddanie połowy Polski bez wojny Związkowi Sowieckiemu byłoby szaleństwem, byłoby absurdem. Było nie do pomyślenia i było niewykonalne. Sojusz z Niemcami być może tak. Poddanie się w gruncie czy Związkowi Sowieckiemu na tych warunkach w żadnym wypadku nie. Tutaj możemy antycypować wypadki zupełnie śmiało. Wiemy, czym skończyło się wejście Armii Czerwonej do Republik Bałtyckich w 1939-1940 roku. Tutaj byłoby tak samo. Stalin w momencie, kiedy odrzucono te jego warunki, wiedział jedno. Wymarzoną wojnę europejską może mu zapewnić tylko sojusz z Adolfem Hitlerem i sojusz ten zawarł. Śmierć Walerego Sławka. Niech nikt nie szuka winnych. Niech Bóg wszystko wiedzący przebaczy mi moje grzechy i ten ostatni. I wystrzelił pułkownik Walery Sławek w roku 1939. To samobójstwo może nie wstrząsnęło opinią polityczną II Rzeczpospolitej, bo czasy były trudne. De facto nastąpiło zerwanie stosunków polsko-niemieckich. W tym samym niemal momencie, paręnaście godzin wcześniej, Brytyjczycy udzielili publicznych gwarancji niepodległości Polski. Wydawało się, że groźba konfrontacji z Niemcami została odwleczona. Dlaczego Walery Sławek, pierwszy pomocnik, najbliższy współpracownik, najbardziej zaufany współpracownik Józefa Piłsudskiego, zdobył się na tak desperacki krok? Nie było powodów osobistych. Sławek, trzeba to wiedzieć, był człowiekiem krystalicznie uczciwym, krystalicznie czystym, który, cóż za dysonans w współczesnym świecie politycznym, nie czerpał żadnych najmniejszych korzyści z uprawianego zawodu. Szanowali go nawet przeciwnicy, z którymi potrafił być w miarę konieczności brutalny. W końcu jego trumnę potem na pogrzebie nieśli dawni towarzysze broni, ale później zajadli przeciwnicy, których sadzał do więzień z Polskiej Partii Socjalistycznej. Sławek był człowiekiem prostolinijnym, który mówił zawsze prawdę. Piłsudski pisał w dedykacji, bez kilka dedykacji znanych, które wypisał swoim najbliższym. Pamiętam, ile razy w życiu mieliśmy na siebie rozdrażnione oczy. Sławek potrafił się spierać z marszałkiem. Zawsze. Bronić swoich racji. Był jego jakby sumieniem. Legendarny bojowiec Polskiej Partii Socjalistycznej, okaleczony ciężko w wyniku wybuchu przygotowanej w domorosły sposób bomby. Blizny na twarzy zostały do końca życia. Po roku 1918 był człowiekiem pozostającym początkowo w cieniu. Wybił się dopiero po roku 1926. Piłsudski wysunął go na pierwszy front walki politycznej. Był premierem Rzeczpospolitej. Był przywódcą głównej partii piłsudczykowskiej, bezpartyjnego bloku współpracy z rządem marszałka Józefa Piłsudskiego, bo taka była oficjalna nazwa tej partii. Był głównym menerem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, politycznym. Był człowiekiem, który żądał czystości w polityce, oczekiwał tej czystości. Był jednym z współtwórców Konstytucji Kwietniowej w roku 1935. Dlaczego się zastrzelił? Odpowiedź narzuca się jedna. Widział równie pochyłą, na jaki znalazła się polityka polska. Widział, że droga konfrontacji z Niemcami doprowadzi do zagłady państwa. Ze wspomnień Pawła Starzeńskiego, 3 lata z Beckiem. Gdy pociąg wiozący Józefa Becka dotarł do kanału La Manche, doszła do ministra Becka depesza o samobójstwie Walerego Sławka. Wiadomość ta zrobiła na nim wstrząsające wrażenie. Był ze Sławkiem związany więzami wieloletniej przyjaźni. Sławek
Zachodził nieraz do państwa Beków na partię brydża i tak się złożyło, że właśnie na kilka dni przed wyjazdem do Londynu był u nich. Tego dnia brydża nie było. Sławek zamknął się z ministrem i długo z nim rozmawiał. Już nie dowiemy się, jaka była treść tej rozmowy. Być może nie widział już możliwości uniknięcia tej drogi, czuł się współodpowiedzialny. Za to nie chciał patrzeć na ruinę swoich marzeń, na ruinę II Rzeczpospolitej. Tak tłumaczyłbym ten krok. Gwarancje brytyjskie. Francja była głównym sojusznikiem Polski, ale w 1939 roku nie jedynym. Polityka Francji, przypomnijmy, nie gwoli usprawiedliwienia, ale oddania sprawiedliwości faktom potwornie wykrwawionej po I wojnie światowej do granic możliwości biologicznych w istocie rzeczy. Ta Francja opierała się w swojej polityce międzywojennej na potędze Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania była oficjalnie przynajmniej pierwszym mocarstwem świata do 1939 roku. Do 1938 roku Polska była postrzegana przez Brytyjczyków, jeśli to raczej niechętnie. Wiązało się to z tradycją dyplomacji brytyjskiej, która już na konferencji wersalskiej robiła wszystko, aby oszczędzić Niemcy. No można było to robić tylko kosztem Polski. Anglicy Polaków nie znali, nie rozumieli, nie chcieli rozumieć. Sytuacja zmieniła się jednak pod koniec lat 30. Brytyjski przywódca tej doby, premier Neville Chamberlain, który wbrew powszechnie głoszonym opiniom był moim zdaniem politykiem wybitnym, dostrzegał trudną sytuację, w jakiej znalazła się Wielka Brytania. Tradycyjna polityka Albionu, polegająca na utrzymywaniu równowagi na kontynencie europejskim, została zagrożona przez ekspansjonizm, przez rosnącą potęgę Niemiec. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do odebrania Niemcom mocarstwowej pozycji, co poniekąd było Wielkiej Brytanii na rękę. Próba rewizji zbyt daleko idących ustaleń wersalskich była sprzeczna z zasadniczą linią polityki brytyjskiej. Wróżyła konflikt brytyjsko-niemiecki. Tyle, że Wielka Brytania, dzięki przede wszystkim rządom lewicy, lejberzystów, była kompletnie do wojny nieprzygotowana. Podobnie zresztą jak w nieco mniejszym stopniu Francja. Chamberlain, który widział groźbę wybuchu wojny, widział jej nieuchronność. Z punktu widzenia interesów brytyjskich, nawet potrzebę tej wojny dla Wielkiej Brytanii, rozumiał jednocześnie, że trzeba odwlec moment jej wybuchu. Dlatego też zdecydował się w 1938 roku, bo to w gruncie rzeczy jego postawa zadecydowała o tym, poświęcić Czechosłowację na ołtarzu uspokojenia, ugłaskania Hitlera. Ale ugłaskania nie na zawsze, tylko na pewien czas. To najpierw rozbierze, następnie Anschlussie Czechosłowacji. Polityka brytyjska zaczęła szukać nowych punktów oparcia w Europie Środkowo-Wschodniej, punktów oparcia, na których można byłoby budować koalicję antyniemiecką. Wyboru tutaj nie było, bo ani Rumunia, ani Węgry nie dysponowały odpowiednim potencjałem, nie leżały na głównym kierunku geostrategicznym, pozostawała jedynie Polska. No ręc w ręc Brytyjczycy musieli zatem rozpocząć grę o Polskę i grę na Polskę. To zbiegło się ze staraniami dyplomacji polskiej. Londyn w polityce polskiej też był dosyć mglisty i dosyć daleki w okresie dwudziestolecia. Tym niemniej w jednym z przedśmiertnych wskazań dotyczących przyszłości Polski marszałek Piłsudski przestrzegał ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, że na wypadek zagrożenia Polska powinna znaleźć sojusznika w Wielkiej Brytanii, powinna zorientować się na Londyn. To spowodowało, że starania brytyjskie nawiązania kontaktu z Polską zbiegły się ze staraniami polskimi. Zaowocowało to wydaną zgoła niespodziewanie i dość pospiesznie przez premiera Chamberlaina gwarancją dla integralności terytorialnej Rzeczpospolitej, w istocie rzeczy szybko przekształcono w żywy polityczny pakt i wojskowy antyniemiecki. Premier Chamberlain w Izbie Gminnej. Winienem powiadomić Izbę, że w wypadku jakiejkolwiek akcji, która wyraźnie zagrażałaby interesom Polski, wobec której to akcji rząd polski uważałby za sprawę swojej egzystencji stawić opór swoimi siłami zbrojnymi, rząd Jego Królewskiej Mości uważałby się do udzielenia pomocy rządowi polskiemu wszystkimi swoimi środkami. To w rozumieniu Becka miało powstrzymać Hitlera przed
zaatakowaniem Polski. To w rozumieniu Chamberlaina, uwaga, bo to bardzo ważna rzecz, proszę państwa, miało skłonić Hitlera do zaatakowania Polski. Tu były sprzeczne interesy obu państw. Dla Wielkiej Brytanii było oczywiste i dla Chamberlaina, że Hitler rozpocznie niebawem wojnę. Zachód znalazł się w sytuacji podróżnych w saniach, za którymi pędzi watacha zgłodniałych wilków. Z tych sań kogoś trzeba było zepchnąć. Nie było mowy, aby Brytyjczycy posłużyli się tu Francją, bo upadek Francji groził bezpośrednio Wielkiej Brytanii. Obrona Francji była żywotnym interesem brytyjskim. Obrona Polski nie. Dlatego słusznym jest twierdzenie Stanisława Tamy-Mackiewicza, wybitnego wielkiego publicysty historycznego, że gwarancje brytyjskie dla Polski, ich udzielenie spowodowały bezpośrednio, przesądziły o decyzji Hitlera uderzenia na Polskę. W czasie powrotnej podróży z Wielkiej Brytanii do Polski minister Józef Beck zagadnął swego sekretarza Pawła Starzeńskiego. Panie Pawle, czy oni będą się bić? Będą. Już teraz muszą. Ale czym? Gdyby nie to, kto wie, jak potoczyłyby się dalsze wypadki. Czy Polska powinna rozważyć niemieckie propozycje? Polska, związana układem sojuszniczym z Wielką Brytanią, musiała wejść w konflikt z Niemcami. O to chodziło Brytyjczykom, nie o to chodziło Beckowi, ale tak potoczyły się wydarzenia. Jak jednak w tej sytuacji zachowywały się inne państwa i na czym polegała kalkulacja ministra Becka? Była ona dość prosta. Beck uważał, że Hitlerowi należy powiedzieć stanowczo nie. Nigdy go nie napotkał na swojej drodze, jak sądził. I w związku z tym walnięcie niejako pięścią w stół pohamuje jego rozpęd, pohamuje jego zapędy. Ta kalkulacja była w istocie rzeczy słuszna. Znamy relację bezpośrednio z otoczenia Hitlera, opisującą jego zachowanie po mowie Chamberlaina w Izbie Gmin, w której oświadczał o udzieleniu Polsce gwarancji. Hitler wpadł w furię, wpadł w wściekłość, co wtedy zdarzało mu się bardzo rzadko. Z całego jego zachowania, z oderwanych słów, jakie wyrzucał z siebie, można było odnieść wrażenie, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia. Ten atak trwał dziesiątki minut i w pewnym momencie Hitler się uspokoił. Rzucił tylko do obecnych w kancelarii rzeczy hierarchów ówczesnych Niemiec. Zgotuje im wobec tego diabelski napój. To powiedzenie oznaczało wszystko i było oczywiste dla ludzi znających politykę. Hitler po przełamaniu wielkich oporów doszedł do wniosku, że jedyną drogą zrównoważenia sojuszu polsko-brytyjsko-francuskiego będzie sojusz sowiecko-niemiecki, będzie porozumienie swoim śmiertelnym wrogiem Józefem Stalinem. Do jesieni 1938 roku stosunki polsko-niemieckie były więcej niż poprawne. Były bardzo serdeczne, kordialne, żeby nie powiedzieć przyjacielskie. Nie były to stosunki jednak sojusznicze. Polska i Niemcy nie wiązały żadne tajne umowy. Niemcy jednak miały ochotę wciągnąć Polskę w swoją bezpośrednią orbitę wpływów. Temu służyły wizyty Hermana Göringa, osobistości numer 2 w Rzeszy, nadzorującego politykę polską III Rzeszy. Temu różne inicjatywy Auswärtiges Amt, kierowanego od 1938 roku przez ministra Ribbentropa, wreszcie wystąpienia samego Führera. Hitler widział bardzo ważną rolę Polski w swoich planach. Całą konstrukcję polityczną, jaką sobie zbudował, opierał na Polsce. Polska miała mu w wojnie z Zachodem nieuchronnej. Co prawda nie w 1939, ale planowany gdzieś na 1942 rok mniej więcej w wojnie z Francją zapewnić spokojne zaplecze, osłonić od Związku Sowieckiego. Polska miała być w tej wojnie neutralna. Nie wymagał Hitler polskiego marszu na Paryż, a potem razem z Wehrmachtem wojsko polskie miało maszerować na Moskwę. I ten aksjomat załamał się w ciągu kilku miesięcy na skutek upartego, stanowczego, coraz bardziej zdecydowanego i kategorycznego sprzeciwu Polski. Polska powiedziała na tą propozycję nie. Bo w gruncie rzeczy wszystko inne, i korytarz, i Gdańsk, były dodatkiem, czy może nawet probierzem lojalności Polski wobec najważniejszego przystąpienia Polski do paktu antykominternowskiego, który obligował Polskę do takich, a nie innych działań politycznych i w gruncie rzeczy wejścia w niemiecką orbitę wpływów. Co to oznaczało dla Polski?
Wolne miasto Gdańsk ze swoją 400-tysięczną mniejszością niemiecką, to oczywiście żart, było to miasto niemieckie, Polaków tam było 10%, nie wchodziło w skład Rzeczpospolitej. Jego strata z punktu widzenia interesów Rzeczpospolitej była nieistotna, w ogóle nie była stratą, byśmy mieli Gdynię. Gdańsk nie był nam potrzebny do życia w tym układzie geopolitycznym, powtórzę jeszcze raz, nie wchodził w skład państwa polskiego. Korytarz, czyli eksterytorialna autostrada, linia kolejowa przez Pomorze mogła być nie tyle dolegliwością, co znakomitym źródłem dewiz i prosperity gospodarczej. Budowa sama, gigantyczna jak na ówczesne czasy przedsięwzięcie komunikacyjne, doprowadziłoby do rozkwitu całego regionu, opłaty z tranzytu byłyby wysoce opłacalne. Zatem to nie naruszało w żadnym stopniu suwerenności Polski, wbrew temu, co można sądzić. Hitler wtedy nie chciał ani Pomorza, ani Wielkopolski, ani Śląska, centymetra skrawka ziem polskich. Chciał Polski lojalnej, chciał Polski, która wprzęgnie się w jego planach. Hitler pokładał wielkie nadzieje w Polsce. Z jego punktu widzenia Polacy go zdradzili i zawiedli. Stąd, na to warto zwrócić uwagę, zażarty, wręcz chorobliwy antypolonizm Hitlera, ale którego datę narodzin możemy bardzo dokładnie określić. Jest nią koniec kwietnia 1939 roku. Przedtem nie było go ani śladu. Francją pod rękę. Polacy mieli dziwną skłonność do kochania się we Francji jako takiej. Niekoniecznie we Francuzach, ale we Francji. Jako pojęciu zbiorowym, jako pewnemu ucieleśnieniu idei politycznej. Z różnych powodów. A to, proszę Państwa, dlatego, że Francja była republikańska, demokratyczna i to naszym liberałom dawało ochotę do powtarzania jej różnych rozwiązań politycznych. A dlatego, że Francja niewątpliwie w XIX i w pierwszej połowie XX wieku była centrum kultury światowej, co imponowało. A i dlatego, że w Paryżu żyło się wspaniale i pięknie, a przeciętny Polak, oczywiście z klasy średniej czy wyższej, mógł swobodnie wyjeżdżać, ile chciał w ciągu roku, do Paryża i pławić się w tamtejszych atrakcjach. A także dlatego, że istniała tradycja politycznego współdziałania polsko-francuskiego. No z kim na Boga, patrząc na polski XIX wiek, który bardzo silnie odcisnął się na umysłowości Polaków w wieku XX, Polska miała się wiązać. Z idealnie obojętną wobec Polaków, raczej niechętnie im wrogą Anglią, z zaborowymi Prusami, z Rosją bolszewicką, z Włochami, wobec których były pewne sympatie, ale był aliantem dalekim, pozostawała tylko Francja. W drugą stronę wybór też był dość oczywisty. Francja w XIX wieku dlatego nie spełniała po klęsce Napoleona I polskich aspiracji, żądań i oczekiwań, zaczęła wiązać się z Rosją. To był tradycyjny aliant francuski na bardzo prostej zasadzie: sąsiad mojego sąsiada z moim naturalnym sprzymierzeńcem, sojusznikiem, przyjacielem. Francja bała się Niemiec, zwłaszcza po ich zjednoczeniu i po klęsce, jaką poniosła w wojnie z nimi, stąd obstawiała Rosję. W momencie, kiedy zniknęła Rosja z mapy politycznej de facto w 17 roku i odbudowała się w zupełnie nieprzewidywalnym kształcie ideologiczno-politycznym, było rzeczą oczywistą, że Francja, która była jednym z promotorów interwencji w wojnę domową w Rosji, zwalczała bolszewików, nie może się z ich państwem wiązać. Pozostawały substytuty Sojuszu Wschodniego. Francja nawiązała dwa takie układy z Polską i Czechosłowacją już w roku 1921. Sojusz polsko-francuski, promowany przez naczelnego dowódcę wojsk Entente, marszałka Ferdynanda Fosza, mianowanego z tego tytułu także marszałkiem Polski, o czym mało kto wie, i pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, miał się okazać trwałą wartością stosunków polsko-francuskich w okresie międzywojennym. Bo to jak z akcesem do NATO, proszę Państwa. Zakładano, że zapewnia nam on pełne bezpieczeństwo. Był to sojusz wyłącznie antyniemiecki. Francuzi byłem obawiali się ewentualnego wciągnięcia Francji w kombinacje polskie przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Przewidywał, że na wypadek ataku Niemiec na którekolwiek z państw sojuszniczych drugie wystąpi automatycznie. Przyjdzie z pomocą. Był to sojusz bardzo ważny, bo kształtujący przestrzeń polityczną w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 20. i 30. Wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, na czym ten skądinąd tajny sojusz polega. Było ścisłe współdziałanie wojskowe, była do pewnego czasu misja francuska wojskowa w Polsce, były zakupy sprzętu polskiego we Francji. Potem się to nieco rozluźniło z winy bardziej Francuzów niż Polaków, bo zaczęli szukać innych rozwiązań politycznych. We Francji zaczęto zastanawiać się, czy lepiej Niemcy zwalczać i kiełznać,
do ram traktatu wersalskiego, czy pozwalać im na rozluźnianie tych ram i dogadywać się z nimi. Porozumienie francusko-niemieckie mogło się odbywać tylko kosztem Polski, dlatego Warszawa z ogromnym niepokojem patrzyła na wszelkie podejmowane tam próby. Piłsudski wyraził to metaforycznie mówiąc do jednego z wyższych francuskich wojskowych o tym, że Francuzi ulegną presji. Ulegniecie, ulegniecie. Nie bylibyście tym, kim jesteście, gdybyście nie ulegli. Francuzi może nie ulegli do końca, ale bardzo niebezpiecznie zaczęli zbliżać się do III Rzeszy w drugiej połowie lat 30. A wtedy Polska proponowała im kilkakrotnie wojnę. Od wojny prewencyjnej, którą zaproponował jeszcze marszałek Piłsudski w roku 34, po wystąpienie zbrojne przeciwko Niemcom przy pierwszej próbie złamania zasad traktatu wersalskiego przez Hitlera przy demilitaryzacji nad Renii. Francuzi nie chcieli umierać za cokolwiek, nie tylko później za Gdańsk, nie decydowali się na takie rozwiązanie. Trudno się im skądinąd dziwić, bo pewnym nieszczęściem, którego strona polska nie do końca brała pod uwagę, zaślepiona obrazem zwycięskiej armii francuskiej, niezwyciężonej w I wojnie światowej, triumfującej, otóż to społeczeństwo poniosło potworne straty ludzkie. Francja po prostu biologicznie nie była w ciągu 20 lat zdolna do nowej wielkiej wojny. I społeczeństwo francuskie tej wojny nie chciało. Żeśmy się związali z najsilniejszą armią świata, ale armią, która nie chciała się bić. No i to, że nie chciała się bić, nie bardzo potrafiła się bić w zmieniających się nowych warunkach, pokazała kampania 1940 roku. Pakt Ribbentrop-Mołotow, a Polska. 23 sierpnia. Data złowroga dla Polaków. Złowroga data w historii XX wieku, w ogóle w historii świata. Wtedy to w Moskwie minister spraw zagranicznych III Rzeszy Joachim von Ribbentrop i komisarz spraw zagranicznych Związku Sowieckiego Wiaczesław Mołotow podpisali pakt o nieagresji. Tej treści komunikat poszedł do prasy światowej. Ribbentrop nagle niespodziewanie przybył do Moskwy. Podpisanie tego układu było niespodzianką dla ogółu dyplomacji europejskiej. Jak to się stało, że pakt o nieagresji podpisały dwa państwa, które z sobą nie sąsiadowały? Jaka może być agresja pomiędzy państwami, które nie mają wspólnej granicy? Ten pakt o nieagresji zwiastował jedno. Zwiastował, że Związek Sowiecki i Niemcy wkrótce będą miały wspólną granicę. I nie trzeba było być mędrcem, żeby domyśleć się istnienia tajnego protokołu, który mówiłby coś w tej kwestii i w tej sprawie. Oczywiście co do jego litery, sensu, można było domniemywać, jak tam pewne stwierdzenia są formułowane. Tajny protokół, przypomnijmy, dokonywał rozbioru Polski i w ogóle podziału Europy Środkowo-Wschodniej na strefę wpływów sowieckich i niemieckich. Po pewnych korekturach w strefie sowieckiej znalazły się republiki nadbałtyckie, Finlandia i sporne tereny na obszarze Rumunii, Besarabia i Bukowina. Reszta miała być w domenie wpływów niemieckich. Specjalny punkt w tajnym protokole dotyczył Polski i rozgraniczenia delimitacji niemiecko-sowieckiej na ziemiach polskich. Też tutaj dokonano pewnej zmiany, bo początkowo miała ona biec na linii Wisły zgodnie z granicą z trzeciego rozbioru, historyczną granicą przyjaźni niemiecko-rosyjskiej. Potem została przesunięta nieco dalej na wschód. W razie przeobrażeń terytorialnych należących do państwa polskiego, strefy wpływów Niemiec i Związku Radzieckiego zostaną rozgraniczone w przybliżeniu wzdłuż rzek Narew, Wisła i San. Kwestia tego, czy pożądane jest w interesie obydwu stron zachowanie niepodległości państwa polskiego oraz kwestia granic takiego państwa zostanie rozwiązana przez przyszły bieg wypadków politycznych. Dyplomacja polska w sposób tragiczny nie potrafiła rozeznać tego faktu. Pomnikiem haniebnej głupoty, bo nie można tego nazwać inaczej, są raporty ambasadora Wacława Grzybowskiego z Moskwy, który uważa, że pakt sowiecko-niemiecki był aktem rozpaczy ze strony Hitlera, świstkiem bez znaczenia, który umacnia pozycję Polski. To świadczy o kompletnym niezrozumieniu fachu, polityki, dyplomacji. Niestety, w jakimś sensie opinie te podzielał Józef Beck, a jeśli ich nawet nie podzielał, to nie doceniał sensu podpisanego dokumentu.
Co byłoby, gdyby Polacy wiedzieli o tajnym pakcie? Powinni się go chociaż domyślać. Zachód wiedział. Zachód wiedział, bo nastąpiły kontrolowane przecieki z Moskwy, celem oczywiście osłabienia woli walki Zachodu, woli przyjścia z pomocą, zupełnie w sposób oczywisty. I Zachód znał tajny protokół dodatkowy, wiedział, że Związek Sowiecki wystąpi przeciwko Polsce. Przyniosło to określone konsekwencje w trakcie kampanii, o tym co jeszcze powiem. Nie powiadomiono ministra Becka, nie powiadomiono o tym Warszawy. Dlaczego? No było to jasne i oczywiste. Jeśli Chamberlain chciał, żeby Polska wystąpiła do wojny z Niemcami, wojny przegranej, ale dającej czas Brytyjczykom na dozbrojenie, to Polska musiała być nieświadoma losu, który ją czeka. Polska świadoma nadchodzącego rozbioru mogłaby uciec z zgotowanej jej pułapki. Polskie sojusze, marne sojusze. Sytuacja w Europie wyglądała w ten sposób, w kategoriach militarnych, że główne mocarstwa europejskie przeżywały koniec lat 20. i początek lat 30. z różnych powodów, ale jako błogi, sielski okres rozbrojenia. Powołano różne konferencje rozbrojeniowe, nie dawano wiele, czy nie dawano praktycznie nic poza budżetem wegetacyjnym na potrzeby wojska, nie produkowano nowych broni, bo układ polityczny był jasny. Państwa stanowiące zarzewia konfliktów, Niemcy i Rosja, rozbite albo rozbrojone, niebezpieczeństwa praktycznie żadnego. W tej sytuacji ten, kto zaczynał się pierwszy zbroić, zyskiwał momentalnie ogromną przewagę nad przeciwnikami i konkurentami. Pierwszy zaczął robić to jeszcze przez pewien okres w porozumieniu z Niemcami Stalin, drugi Hitler. Hitler robił dynamiczniej. I dlatego armia niemiecka w 1939 roku była największą potęgą. Brytyjczycy wystartowali do zbrojeń dopiero praktycznie w 1938 roku, Francuzi podobnie. Dlatego też danie im pół roku od jesieni 1939 do wiosny 1940 roku mogło poniekąd zmienić stosunek sił na Zachodzie. To było też pół roku dla Wojska Polskiego w rozpaczliwych próbach jego dozbrajania. Charakterystyczną dla intencji brytyjskiej wobec Polski była sprawa pożyczki brytyjskiej na dozbrojenie armii polskiej. Polska otrzymała poważny kredyt finansowy w 1939 roku w Banku Anglii, gwarantowany przez rząd brytyjski. Tylko z tego kredytu nie udało się ugryźć praktycznie ani funta. Brytyjczycy bowiem postanowili warunki stanowiące kwadraturę koła. Można broń kupować tylko w Wielkiej Brytanii, ale przemysł brytyjski musi przede wszystkim obsłużyć własne potrzeby, które były nieograniczone. Innymi słowy, były pieniądze, ale nie można było za nie nic kupić. Co gorsze, władze polskie prosiły, błagały nawet o umożliwienie zakupu uzbrojenia z demobilu. Uzbrojenia, które może nie rozstrzygnęłoby walki na pierwszej linii frontu, ale choćby. Kupno starego monitoru to duży okręt artyleryjski, powolny, silnie opancerzony, taki kieszonkowy pancernik, wycofanego ze służby w Royal Navy. Osadzenie go na Helu spowodowałoby praktycznie pełny ostrzał Zatoki Helskiej. Ten okręt, który chcieli kupić Polacy, praktycznie nie został restaurowany, nie odegrał żadnej roli w II wojnie światowej. Nawet tego Anglicy poskąpili Polakom. Wiedzieli bowiem, że Polska jest przeznaczona na rzeź, na klęskę. Szkoda w kogoś, kto ma lada moment zejść z tego świata, inwestować cokolwiek. Anglicy są narodem zimnych, cynicznych kupców, ale to także powinno otrzeźwić polską politykę. To stanowisko brytyjskie wobec najbardziej żywotnych nie tylko roszczeń polskich czy próśb polskich, ale próśb sojuszniczych w interesie sojuszu. Jeśli Anglicy tych próśb nie respektowali, oznaczało to, jak traktują ten sojusz, jak traktują w nim Polskę. Wedle dość wiarygodnej relacji marszałek Edward Śmigły, przyszły dowódca armii, człowiek, który kierował dozbrojeniem armii polskiej, w 1938 roku powiedzieć miał do kardynała Chlonda. Wojna wybuchnie o Gdańsk, Polska tę wojnę przegra. Przegrają również i Francja. Jeśli naczelny wódz wie, że państwo, że jego armia, którą przygotowuje do wojny, ją przegra, wie, że sojusznicza armia ją przegra, jedyny realny sojusznik Polski, jaką Polska ma, to prowadzenie polityki, która prowadzi do rozpoczęcia wojny w takiej konfiguracji, jest samobójstwem, jest szaleństwem. Nie rozumiem marszałka Śmigłego. Jeśli uznać prawdziwość tego przekazu, a uznawany jest przez historyków za wiarygodny. Minister Beck. Co myślał, co wiedział Józef Beck? Beck, myślę, do 23 sierpnia sądził, że wszystko jest w porządku. Potem uznał, że trzeba pokładać nadzieję, nie wiem, może w opatrzności boskiej. Może jednak we Francji. Beck nie oceniał tak krytycznie Francji, Wielkiej Brytanii.
ale właściwie wszyscy najwyżsi rangą prominenci II Rzeczpospolitej wiedzieli, że wojna jest przegrana. Wiedziano o tym na niższych szczeblach wojskowej hierarchii. Jeden z najwybitniejszych sztabowców polskich tej doby, pułkownik Józef Jaklicz, filar sztabu głównego, pytany, co będzie, gdy wybuchnie wojna, odpowiedział krótko: to proste, dostaniemy w dupę. Ta zwięzła żołnierska odpowiedź pokazywała realną ocenę sytuacji. Czy Polacy bali się wojny? Szlagierem ostatnich miesięcy przed wrześniem 1939 roku była pioseneczka. Nikt nam nie zrobi nic, nikt nam nie weźmie nic, bo nas prowadzi Śmigły, marszałek Śmigły Ryc. Nastroje społeczne, podsycane zresztą przez propagandę obozu rządowego, były hura patriotyczne i hura optymistyczne. Naprawdę. Większość świadomych politycznie Polaków sądziła, że wojna potrwa 3 tygodnie, 6 tygodni. W każdym razie do jesieni polscy ułani będą poić swoje konie w Odrze, a potem w Szprewie. Co gorsza, ten pogląd podzielało wielu wyższych oficerów. Tak samo myślał o zadaniu swojej armii jeden z dowódców wyznaczonych do wojny, Stefan Dąb-Biernacki. Tak samo myślało wielu oficerów. Skąd to poczucie siły? No przede wszystkim w sojuszu z Francją. Armia francuska niewątpliwie była najsilniejszą armią na kontynencie europejskim. W tym momencie jeszcze za taką chodziła, miała renomę zwycięzcy z pierwszej wojny. Wehrmacht był niedoceniany. Uważano, że Niemcy nie były w stanie od 1933 roku, kiedy rozpoczęły rozbudowę sił zbrojnych, zbudować groźnej siły wojskowej. Chętnie żartowano o czołgach z masła czy z margaryny, papierowych armatach itd., itd., trawestując powiedzenie Hermana Geringa: Kanonen machen uns stark, Butter nur fett. Armaty czynią nas silnymi, masło tylko tłustymi. Niemcy rzeczywiście zaczęły zbroić się w 1933 roku, ale świat zaczął zbroić się dużo, dużo później. Polska praktycznie w roku 1935-1936 rozpoczęła program zbrojeń, ale w związku z niedostatkiem środków finansowych cały program modernizacji armii, rozciągnięty do 1942 roku, skumulował się na lata 1940-1942. Zrobiono dużo do 1939 roku, ale nie na tyle, aby przezwyciężyć dotychczasowy marazm i zacofanie. Francuzi i Brytyjczycy tak naprawdę uruchomili produkcję zbrojeniową, no, która jest niezbędna, żeby wyekwipować armię w sprzęt, w 1938 roku. Niemcy to robili od 1935-1936, mieli 2-3 lata przewagi. To ogromnie dużo. Dlatego też w sensie materiałowym, w sensie technicznym, w sensie koncepcyjnym Wehrmacht wyprzedzał i Francuzów, i Brytyjczyków, Polaków, każdą armię ówczesnej Europy o parę długości, o parę lat. Stąd też zresztą, jak myśmy sobie mówili, były kalkulacje mocarstw zachodnich, aby doprowadzić do wybuchu wojny w takiej konfiguracji, w której wybuchnie ona na wschodzie Europy, nie na zachodzie. Nasze wojsko było liczne w czasach pokojowych. 30 dywizji piechoty, 37 pułków kawalerii, dobrze wyszkolone, w sumie bardzo przyzwoicie. Ale było to wojsko niedostatecznie nasycone sprzętem technicznym. Poza tym wojska tego było za mało. Przypomnijmy, że sytuacja geostrategiczna Polski tragicznie zmieniła się wiosną 1939 roku. I tak długa i trudna do obrony granica polsko-niemiecka praktycznie wydłużyła się w nieskończoność w momencie, kiedy Niemcy okupowali Czechy i Morawy i podporządkowali sobie Słowację. Tutaj południowe skrzydło frontu wydłużyło się niepomiernie. Właściwie całe planowanie wojenne, które rozpoczęto na szerszą skalę w 1938 roku, można było w tym momencie wrzucić do kosza. Odbiło się to niewątpliwie na samym planie wojny, który przygotowywał naczelny wódz, marszałek Ryc Śmigły. Ryc Śmigły wychodził ze słusznego założenia, że Polska musi wytrzymać pierwsze uderzenie niemieckie. To jest jej obowiązkiem sojuszniczym. Tak rozumiał sojusz polsko-brytyjsko-francuski. I rozumiał go też w dalszym etapie tak, że Brytyjczycy i Francuzi przyjdą Polsce z pomocą. To było założenie sine qua non. Bez tego założenia myślę, że nawet Ryc nie decydowałby się w ogóle na wchodzenie do wojny. Bo to oznaczało prawie pewną i głęboką klęskę. Samotne stawianie czoła Niemcom. Ale Ryc Śmigły miał dylemat, który określił
jeden z lepszych znawców polskiej generalicji i w ogóle polskiego teatru działań wojennych, francuski generał Faurie, nierozwiązywalne, nierozstrzygalne, polegające na tym, że był czynnik polityczny przy szykowaniu planu wojny i czynnik wojskowy. Czynnik wojskowy nakazywał skupienie się w oddaleniu za granicą na linii wielkich rzek, to znaczy Wisły przede wszystkim, która stanowiła naturalną przeszkodę wodną i tam przyjęcie głównego uderzenia niemieckiego. Wyzyskanie przestrzeni na osłabienie niemieckiego impetu, a osłonienie granicy tylko jednostkami manewrowymi, kawalerią przede wszystkim. Ale co to mogło oznaczać w kategoriach politycznych? Otóż to, że Niemcy zajmą Śląsk, zajmą Wielkopolskę i powiedzą, że to wyczerpuje ich cele wojny, że chcą pokoju. W takiej sytuacji, przy bardzo w sumie pacyfistycznych nastrojach całej Europy, było wielce prawdopodobne, że na Polskę zostanie wywarty przemożny nacisk, aby ten stan rzeczy uznała. To byłaby katastrofa polityczna. Więc Rydz musiał bronić i Poznańskiego, i Śląska wbrew racjom wojskowym. Wszystkie siły na Polskę. Niemcy liczyły się z wojną na dwa fronty. Obawiały się tej wojny. Dlatego też Hitler nakazywał, że w ciągu 8 do 14 dni należy doprowadzić do sytuacji, aby cały świat pojął, że Polsce grozi załamanie się. Same operacje mogą trwać nieco dłużej, 6 do 8 tygodni. Nie dłuższa wojna, bo trzeba było przerzucić siły na zachód. Niemcy rozdysponowali swoje wojsko w ten sposób, że więcej 4/5 sił poszło na front polski, 1/5 została na zachodzie i były to jednostki słabe, rezerwowe, oparte o prowizoryczne umocnienie linii Siegfrieda. Praktycznie Hitler zachował się jak pokerzysta. Wszystko rzucił na jeden stół, na jedną kartę, powinien grać na dwóch. Jakakolwiek szersza ofensywa francusko-brytyjska na zachodnim teatrze działań groziła w ciągu kilku dni katastrofą, potworną katastrofą militarną, polityczną, klęską Rzeszy, bo przebicie się przez linię Siegfrieda oznaczało co? Że Francuzi wchodzą do zagłębia Rury i paraliżują cały wielki przemysł niemiecki. Z różnych powodów, a przede wszystkim takiego, że na skutek nacisków dyplomatów, ambasadorów francuskiego i brytyjskiego przesunięto termin mobilizacji Polski o jeden dzień, nie zdołano zmobilizować całych sił. Przy różnicy potencjałów to było dość istotne. W sumie można powiedzieć, że Polska wystawiła jakieś 3/5 tej ilości wojska, które w normalnej sytuacji można było rzucić do walki z przeciwnikiem. Niemcy mieli więcej wszystkiego, ale nie o tyle więcej, jak to się powszechnie uważa. W liczbach względnych, bo one chyba mają sens, są najbardziej obrazowe, wyglądało to w sposób następujący. Przewaga w ilości wielkich jednostek dywizji, brygad powyżej pułku po stronie niemieckiej jak 2,1:1, czyli dwukrotna, 3,2:1 w artylerii, 5:1 w czołgach i 4,9:1 w samolotach. Tu należy wziąć pod uwagę jeszcze dwa czy trzy istotne czynniki. Po pierwsze, generalnie żołnierz polski był lepiej wyszkolony. Żołnierz niemiecki był jednak szkolony pospiesznie, niedoszkolony i tam, gdzie stykała się piechota z piechotą twarzą w twarz, tam Niemcy mieli niewielkie szanse. Ale nie na tym polegała niemiecka doktryna prowadzenia wojny. I sprawa druga, także dość istotna. To zabrzmi, myślę, rewelacyjnie dla państwa, ale myśmy mieli przewagę jakościową, gdzie przede wszystkim o czołgi. Niemcy nowoczesnych, średnich czołgów mieli niewiele w kampanii. Nasze czołgi TP7 deklasowały, będące głównie na uzbrojeniu niemieckim, czołgi PZ-Kampf 2, PZ-Kampf 1, w gruncie rzeczy małe tankietki. Tylko Niemcy mieli ich znacznie więcej, używali broni pancernej w zmasowanych związkach, podczas kiedy polskie czołgi były rozproszone w bataliony, kompanie, w niewielkie jednostki, które dzięki temu nie mogły poza ograniczonymi taktycznymi sukcesami wpłynąć na bieg kampanii. I jeszcze jedna uwaga, kawaleria polska. Uchodziła i pewno tak państwo dzisiaj uważacie dalej, że to anachronizm, że to w gruncie rzeczy przestępstwo, wysyłanie ludzi na koniach po to, żeby z szablami walczyli z czołgami. Nie było takiej sytuacji w kampanii wrześniowej, kiedy ułani w sposób świadomy w szyku konnym atakowali, czy szwoleżarowie atakowaliby niemiecką broń pancerną. To jest wymysł. Szlachetny wymysł sprzyjających Polsce włoskich dziennikarzy, który podchwyciła potem propaganda z różnych powodów niemiecka. A potem niestety wszedł do polskiego myślenia o tej wojnie.
Ale wracając do kawalerii. To naprawdę nie była przecież kawaleria, tylko piechota, która nie maszerowała, tylko jechała na koniach. Dzięki większej mobilności od jednostek piechoty i większym nasyceniu bronią przeciwpancerną, to była najskuteczniejsza broń przeciwpancerna, jaką miało Wojsko Polskie w 1939 roku i skuteczna w 1939 roku. Ta kawaleria nie była anachronizmem. Oczywiście największe pod tym względem sukcesy odniosła 10. Brygada Kawalerii zmotoryzowanej już na samochodach pułkownika Stanisława Maczka, jedynego dowódcy polskiego, który nie dał się rozbić, wyprowadził swoją jednostkę po 17 września przy niemal pełnych stanach, no wyjąwszy straty bojowe z pełną ilością sprzętu i jeszcze dając się Niemcom straszliwie we znaki. Generalnie polskie jednostki kawalerii biły się wcale dobrze, wcale mocno i także dawały się Niemcom we znaki. Czerwieńcze będą głos polskiej wzrosły krwi. Generałowie na cenzurowanym. Wojna to ludzie. Kto dowodził Wojskiem Polskim? Na czele stał Edward Rydz-Śmigły, jeden z wybitniejszych polskich wyższych oficerów, typowany na to stanowisko, choć nie bez pewnych zastrzeżeń, przez marszałka Piłsudskiego. Piłsudski uważał z wszystkich możliwych kandydatów, nie ma dobrego, ale z wszystkich nie najlepszych, najlepszy będzie Rydz. Miał zastrzeżenia co do jego możliwości myślenia strategicznego i tu się niewiele pomylił, bo Śmigły popełnił kilka błędów strategicznych. Opinię ówczesnego dowódcy, znajdujący się w trakcie organizacji warszawskiej brygady pancerno-motorowej pułkownika Stefana Robeckiego, późniejszego legendarnego generała Grota. Pisane na gorąco w lipcu, w sierpniu 1939 roku. Będę przytaczał, bo to ogromnie charakterystyczne, ciekawe. Zobaczymy, jak to się sprawdziło na wojnie. Więc od SGO NARW. Generał Czesław Młot-Fijałkowski. Typ dowódcy, lecz maksimum do poziomu dowódcy dywizji piechoty na wojnie byłby dobry. Dodajmy, okazał się bardzo zły. Nie spełnił tych oczekiwań. Armia Pomorza, generał dywizji Bortnowski. Ma opinię bardzo tęgiego dowódcy armii. Myślę, że nie mylą się ci, co na niego stawiają. Pomylili się straszliwie. Bortnowski był katastrofą. Doprowadził do klęski swojej armii. W bitwie w Borach Tucholskich nieumiejętnym dowodzeniem, a potem zaprzepaścił wszelkie szanse, jakie dawała bitwa nad Bzurą, zachowywał się haniebnie. Dalej, generał dywizji Kutrzeba. Znowu, opinia Robeckiego. Ma wszystkie dane na dowódcę armii, z wyjątkiem doświadczenia osobistego w dowodzeniu. Niestety tak. Jego nazwisko związane z bitwą nad Bzurą, przeceniane, przereklamowane. Kutrzeba miał zmysł operacyjny, byłby świetnym szefem sztabu, na dowódcy armii zabrakło mu charakteru. Dalej. Generał Juliusz Rumel. Armia Łódź. Typ wodza do wykonania nieskomplikowanych operacji, ale wymagających temperamentu i gwałtowności. Generał Rumel wyróżnił się w kampanii jedną rzeczą, gwałtownością i temperamentem w ucieczce od swoich wojsk. Zasłużył na pluton egzekucyjny, na sąd wojskowy za dowodzenie armią Łódź, za ucieczkę, za porzucenie wojsk na polu walki. Dalej, generał brygady Antoni Szyling. Umysł prosty, żołnierski, nieskomplikowany, na pewno prosto i dobrze wykona zadania nieskomplikowane. Znowu omyłka Robeckiego. Nie mówię o tym przecież, żeby znęcać się nad Robeckim, tylko to pokazuje bardzo istotną rzecz, jak opinie czasów pokoju mają się do rzeczywistości wojennej. A zatem Antoni Szyling, najwybitniejszy dowódca tej wojny po stronie polskiej, czy jeden z dwóch najwybitniejszych, wykonał w sposób znakomity najtrudniejsze zadanie, jakie miał, przedzierając się z nadgranicy śląskiej aż pod Tomaszów Lubelski z niewiele uszczuplaną armią. I wreszcie generał Kazimierz Fabrycy. Ma dużą lotność i zdolność projektowania operacji. Może być jedynie za miękki w ich realizowaniu. Był bardzo miękki, głównie scharakteryzował się podobnie jak Rumel porzuceniem swoich wojsk i dom biernacki, armia Prusy. Typ dowódcy armii w wykonywaniu brutalnego, ściśle określonego zadania, na przykład przełamywania obrony za wszelką cenę.
to samo. Porzucenie wojsk i to dwukrotny sąd wojskowy. Nie znaczy to oczywiście, proszę Państwa, że wszyscy polscy generałowie się tak bili. Do jasnych postaci, bardzo jasnych, należy generał Wiktor Tome, który zebrał porzuconą, osieroconą armię Łódź, doprowadził ją do Modlina i w sposób znakomity dowodził obroną Modlina. Świetnie bił się w drugiej fazie kampanii generał Kazimierz Sosnkowski. Dobrze dowodził obroną Wybrzeża kontradmirał Józef Unruk i tak dalej, i tak dalej. Były jasne i ciemne strony, ale co o tym generalnie można powiedzieć o polskich wyższych dowódcach? Badałem ten problem, zajmuję się nim od lat. Należy sformułować taki wniosek, że wyższy korpus dowódczy był najsłabszym ogniwem Wojska Polskiego w kampanii 1939 roku. Żołnierz bił się powyżej przeciętnej. Dobrze albo i bardzo dobrze. Młodszy korpus oficerski co najmniej dobrze. Natomiast generalicja Blok zasłużyła, dowódcy wielkich jednostek, w sumie co najwyżej na ocenę dostateczną. Prawie nikt z generałów legionowych, którzy jako pułkownicy, a czasem już i generałowie, wyróżnili się tak często bardzo w wojnie 20 roku, ale mając nad sobą Piłsudskiego, nie zdał tego egzaminu. Zdali prawie wyłącznie oficerowie z armii zaborczych. Co to oznacza? Wojsko jest rzemiosłem. Wymaga dobrej szkoły. Legioniści przy swoim patriotyzmie, zaangażowaniu, oddaniu, bo tego nie można przecież negować, to poświadczyli w 14 roku, nie mieli tego elementarza wojskowego, nie mieli tych podstaw wojskowych i to w warunkach najtrudniejszych dało się znać. Prawda o wrześniu 1939 roku. Pomysł niemiecki był prosty. Uderzamy dwoma wielkimi pancernymi kleszczami z Pomorza i z Prus Wschodnich. Jedno ramię w kierunku Warszawy i ze Śląska na Częstochowę, Piotrków i Warszawę z drugiej strony. Za Warszawą zamykamy te kleszcze. Niemcy posłużyli się tutaj nową zupełnie taktyką i sposobem użycia wojsk, która zyskała się w sumie nazwę Blitzkriegu. Polegało to na zmasowanych uderzeniach lotnictwa szturmowego, osłabionych Sztukasów, na pozycje nieprzyjacielskie, paraliżowanie woli obrony, bo Sztukasy były mniej groźne jak straszne, dzięki na przykład wyjącym syrenom, crescendo owych syren pracujących na najwyższych obrotach silników, jazgot bomb, to powodowało dla ludzi nieosłuchanych w tym nieprawdopodobny szok. I na takie przyduszone wojsko wychodziły jednostki pancerne, które masą rozbijały front i parły naprzód. Zaplecze oczyszczała piechota. Pan Bóg we wrześniu 1939 roku był łaskawy dla Niemców. To było najsuchsze, najcieplejsze i najbardziej bezchmurne lato od wielu, wielu, wielu lat. To spowodowało, że z jednej strony niemieckie lotnictwo mogło bezkarnie i od wschodu do zachodu słońca działać na polskim niebie. Po drugie, że stosunkowo łatwo po słabych i coraz słabszych w miarę na wschód polskich drogach mogły się przemieszczać niemieckie kolumny pancerne. To, co stanowiło pewien atut Polski w tej wojnie, słaba sieć drogowa, przestało istnieć. Przestały istnieć także wielkie przeszkody wodne. I wreszcie trakcja, czyli ciąg armii polskiej był oparty na koniach. Wrzesień był tak suchy i sierpień był tak suchy, że powysychało mnóstwo studni. Znaczna ilość porzuconych armat, porzuconego polskiego sprzętu nie jest wynikiem nacisku nieprzyjaciela czy tchórzostwa żołnierzy, ale tego, że konie pociągowe padają, że nie ma po prostu tych zwierząt. To były czynniki niekorzystne meteorologicznie. Odegrały niewątpliwy wpływ na bieg kampanii. Ale Śmigły miał taką koncepcję, że należy trzymać się tak zwanej pozycji granicznej, a potem odchodzić schodami w dół z północnego zachodu aż po południowy zachód. Rozmieszczona najniżej na mapie armia Kraków miała stanowić piwo, taką oś polskiego odwrotu. Ona była silnie umocowana w dobrych umocnieniach na Śląsku. To był jedyny element granicy polsko-niemieckiej nieźle umocniony i miała osłonić odwrót. Niestety, wdarcie się niemieckich wojsk pancernych spowodowało, że już 2 września armia Kraków musiała odejść ze swoich pozycji. To spowodowało zrolowanie całego polskiego frontu. Ponadto, praktycznie od 4-5 września, w warunkach rwącej się łączności, Rydz Śmigły zaczyna w coraz większym stopniu tracić zdolność dowodzenia wojskami. Praktycznie
koło 9 września nie ma już takiej możliwości, żeby przekazać jakiekolwiek rozkazy i mieć jakiekolwiek informacje o położeniu na froncie. Wojna po stronie Polski zmienia się w szereg bitew, także dość chaotycznie dowodzonych. To w ogólnej ocenie trzeba brać pod uwagę. Anonimowy poeta pisał: gdy bój nad Bzurą wrzał, a wróg tysiącem dział otoczył nas i bił, nie straszna czołgów stal, lecz strasznie sercu żal, że nam zabrakło sił. Bzura dość szczególna sytuacja. Opóźnienie wojsk polskich, dwóch armii, właściwie półtorej armii, bo połowa to, co zostało z armii Pomorza po bitwie w Borach Tucholskich i nietknięta armia w Poznań znalazły się niejako na tyłach nacierających w kierunku Warszawy wojsk niemieckich. Tu jeszcze jest inspiracja Rydza. Rydz doszedł do wniosku, że należy samobójczo poświęcić te wojska, żeby skupić tu siły niemieckie, osłabić nacisk na południowym i na północnym skrzydle frontu i ułatwić oddziałom stamtąd wycofanie się na południowy wschód. Bo wtedy już w pomyśle naczelnego wodza dojrzała koncepcja tak zwanego przedmościa czy przyczółka rumuńskiego obrony na południowo-wschodnich krańcach Rzeczpospolitej. Z drugiej strony, tego rodzaju uderzenie mogło zdezorganizować szyki niemieckie. Bitwa największa w kampanii i w tym momencie, kiedy została rozegrana, największa bitwa w historii, warto sobie z tego zdawać sprawę, większa niż największe bitwy I wojny światowej, skoro o ile zaangażowanego wojska na polu bitwy. Bitwa nad Bzurą trwa około 2 tygodni. W sumie w pierwszej fazie Polakom udaje się rozbić jedną z zaskoczonych dywizji niemieckich. To jest największym sukcesem, znacznym sukcesem. Potem Niemcy rzeczywiście ściągają siły, ściągają lotnictwo, broń pancerną, powstrzymują Polaków, powstrzymują ich także przed przedarciem się do Warszawy. W sumie z owych 2 armii resztki 3 dywizji docierają do walczącej już wtedy stolicy. Znamienną datą w historii Polski jest obrona poczty w Gdańsku przez jej pracowników 1 września 1939 roku. Zastępcą dowódcy obrońców poczty był Alfons Flisykowski, którego syn opowie o dzielnej postawie gdańskich pocztowców. Wybucha wojna, 1 wrzesień. Niemcy usiłują natychmiast zlikwidować polską placówkę w centrum miasta Gdańska. Usiłują wkroczyć do budynku. Pocztowcy są przygotowani na taki wariant niemiecki i podejmują obronę. Założenia taktyczne zakładały, że Poczta Polska będzie się bronić przez okres 6 godzin do momentu wkroczenia od strony Tczewa Starogardu polskich oddziałów, które zajmą pocztę. Wprawdzie rozkaz ten wkroczenia polskich wojsk został odwołany przez dowództwo operacyjne polskie, ale niestety w dziwnych okolicznościach nie dotarł do pocztowców, którzy byli przekonani, że otrzymają pomoc i oczekiwali tej pomocy, no niestety nie doczekali się. Przy trudnościach z opanowaniem budynku Niemcy postanowili budynek podpalić. Sprowadzili cysterny z benzolem i sikawek takich strażackich oblali i wpompowali do piwnic budynku benzol, a następnie ostrzałem i rzutami granatów spowodowali jego zapalenie. No i to już był jednoznacznie koniec działań operacyjnych i obronnych pocztowców. W samej obronie uczestniczyło około 50. Mówi się około, dlatego że po walkach Niemcy znaleźli jeszcze zwęglone całkowicie szczątki 3 osób, które nigdy nie zostały zidentyfikowane. Ale obrońców, wszystkich tych, którzy byli znani, którzy byli zewidencjonowani przez urzędy pocztowe, było 50. Z tego 6 zginęło bezpośrednio w walce, 6 zmarło w wyniku odniesionych ran w szpitalach, i 38 obrońców, którzy wyszli z tego budynku, podając się, którzy zostali następnie rozstrzelani. To był mord, który potem został udowodniony w wyniku procesu sądowego, jaki się toczył. Zresztą w wolnym mieście Gdańsku nie obowiązywała kara śmierci. Poza tym
Pocztowcy bronili swojego budynku, nie wychodząc z tego budynku. Atak był napadem, zwykłym, normalnym, bandyckim napadem i w żadnym wypadku nie można było zastosować wobec nich kary śmierci. No mimo to zastosowano i dopiero na początku lat 90. toczył się proces przed Sądem Krajowym w Lubece i tam przeprowadzono rozprawę, rehabilitując wszystkich obrońców poczty i potwierdzając niezgodność wyroku z ówczesnym prawem, nawet nazistowskim, jakie obowiązywał. Thank you.